dniu 15 sierpnia 2022 roku na placu marszałka Józefa Piłsudskiego w miejscu świętym przy grobie nieznanego żołnierza rozpoczynamy obchody święta Dnia Wojska Polskiego. Tegoroczne obchody przypadają na czas dramatycznie trudny. Za naszą wschodnią granicą toczy się krwawa batalia o wolność i niezawisłość Ukrainy oraz o przyszłość wszystkich europejskich narodów. Mijają lata, a jedno się nie zmienia. Imperialna Rosja zawsze stała po stronie zła. Naszym zadaniem jest zatrzymać rozprzestrzenianie się tego zła. Jak mówił marszałek Piłsudski, niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale i bardzo kosztownym. By utrzymać niepodległość, musimy inwestować w wojsko, sprzęt wojskowy i infrastrukturę. Nie przypuszczałem, że będziemy krytykowani za to, że w szybki sposób znacznie zwiększamy bezpieczeństwo Polski. Mimo tych ataków, nieuzasadnionej krytyki, razem z panem prezydentem będziemy konsekwentni w działaniach na rzecz modernizacji Wojska Polskiego, zwiększania jego liczebności i wzmacniania sojuszy. Chcę też podkreślić i chcę również złożyć tu zobowiązanie na ręce pana prezydenta, zwierzchnika Sił Zbrojnych, że jako przewodniczący Komitetu Rady Ministrów do spraw bezpieczeństwa i spraw obronnych będę kontynuował wszystkie te dzieła, które rozpoczęte zostały, kiedy przewodniczącym tego komitetu był pan premier Jarosław Kaczyński. Agresja Rosji potwierdziła, że Polska wybrała właściwy kierunek rozwoju polskich sił zbrojnych. Szanowni Państwo, jesteśmy konsekwentni w naszych działaniach. Drodzy rodacy, a wśród nich przede wszystkim czcigodni kombatanci oraz żołnierze i ich najbliżsi, którzy dzisiaj obchodzicie swoje święto. Mówię tutaj jako prezydent Rzeczypospolitej, ale mówię my także, ponieważ mam obok siebie ministra obrony narodowej, wicepremiera pana Mariusza Błaszczaka. Dziękuję za decyzje podejmowane także i przez poprzedniego ministra obrony narodowej. Dziękuję z całego serca za służbę wszystkim naszym żołnierzom. Niech żyje polski żołnierz. Niech żyje wolna, suwerenna i niepodległa Polska. Cześć i chwała bohaterom. Dostojni goście, szanowni państwo, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, zwierzchnik Sił Zbrojnych wręczy nominacje generalskie oraz odznaczenia państwowe, a wiceprezes Rady Ministrów, minister obrony narodowej, buzdygany honorowej pierścienie generalskie.